Zbliża się czerwiec. Jak wiadomo, to piekielny miesiąc, o czym mogą zaświadczyć wszyscy nietrzeźwiejący studenci. Tymczasem Lars von Trier, jeden z najbardziej bezczelnych szarlatanów kina, nakręcił horror. Wszystkie znaki na niebie i ziemi zwiastują, że do Polski nadchodzi antychryst. Tak więc bez wątpienia nadszedł czas na mroczną diabelską szpulę poświęconą szatańskiemu pomiotowi. Zaczynamy więc naszą demoniczną wyliczankę. Po pierwsze, dziecko Rozmery. To, że Roman Polański jest jednym z największych reżyserów w historii kina, nie ulega dla nas wątpliwości, podobnie jak fakt, że historia pewnej kruchej, ciężarnej blondynki to jeden z najlepszych filmów z wątkiem satanistycznych w dziejach kina. Nie ma tu co prawda efektownych scen rzezi, nie ma też podkręconego dźwięku w momentach grozy, w ogóle nie ma specjalnie żadnych bajerów, dlatego bachorom wychowanych na teledyskach twardych hip-hopowców z getta i przerażających gębach z Big Brothera może wydawać się to mało efekciarskie. Dla nas to jednak czysta esencja stylu Polańskiego i absolutne mistrzostwo świata, a do tego wielka pochwała macierzyństwa. Po drugie, Harry Angel. Boisz się? Tak. Nim Mickey Rourke poobijał gębę na ringu bokserskim i napompował sobie policzki i usta botoksem, był całkiem ładnym chłopcem. Jednak zawsze było w nim coś niepokojącego. Książę Ciemności chroni potężnie. Film Alana Parkera to pięknie wystylizowana historia odkrywania swojego prawdziwego ja, okraszona dziesiątkami zmasakrowanych ciał, ostrym seksem z apetyczną, choć owosioną pod pachami Lizą Bonet i diabelskim Robertem De Niro, który ewidentnie parodiuje swoją charakteryzację z misji. Tylko dusza jest nieśmiertelna. Jak diabelskie to dzieło, niech poświadczy fakt, że po łóżkowym występie z niegrzecznym Mickeyem Liza Bonet musiała odejść z dobrodusznego Bill Cosby Show. Spłoniesz, Angel. W piekle. Harry Angel został wynajęty, by szukać prawdy. Módl się, by jej nie odkrył. Po trzecie, Omen. Was it an accident? Richard Donner, oprócz odrobiny niezrównoważonego Supermana, który nie wiedzieć czemu zakładał czerwone gatki na niebieskie kalesony oraz kilku części zabójczej broni, uwiecznił na ekranie szatana. Damien, bo o nim tu mowa, okres dojrzewania zaczyna przeżywać odrobinę wcześniej niż inne dzieci. No ale co byście zrobili, gdybyście urodzili się w łonie pieska, a wasz przyszywany ojciec próbował was podziurawić rytualnymi sztyletami? Po takich numerach Damien mógł skończyć sprzedając frytki w parku albo podbić świat. W drugim przypadku nie wynika to oczywiście z faktu, że Damien jest synem amerykańskiego dyplomaty. Absolutna klasyka kina, która każe nam inaczej spojrzeć na dzieci, które histerycznie nie chcą iść na mszę do kościoła. If this is the truth, where does it end? Po czwarte, Egzorcysta. Jak już jesteśmy przy niepokojących dzieciach, nie sposób nie wspomnieć Egzorcysty i małej Lindy Blair, która za sprawą szatana z dziewczynki w ekspresowym tempie stała się kobietą. I to wyjątkowo odrażającą i wyuzdaną kobietą, nie dość, że cały czas pluje żółcią i wymiotuje na Claire, nie jest dziennikarką Trybuny, to na dodatek rekwizytów sakralnych używa bezwstydnie w sypialnianych zabawach. Film Williama Friedkina wstrząsnął widzami i światem. W tamtych czasach to był prawdziwy szok, no bo kto to widział, aby dziecko wyprawiało takie rzeczy na ekranie, nawet jeżeli to latacznica diabła. Kto nie widział, musi zobaczyć, kto widział, niech zobaczy raz jeszcze i broń Boże, niech nie ogląda sequel. Po piąte, Adwokat Diabła. Przyznajemy bez bicia, nie jesteśmy zbytnimi fanami tego filmu, ale bez wątpienia ma on kilka zalet. Po pierwsze, mówi głośno to, co wszyscy wiemy o korporacjach i prawnikach. Nic w tym dziwnego, w końcu współscenarzystą adwokata był Tony Gilroy, który nakręcił później Michaela Claytona. Po drugie, Al Pacino, który jest prawie, a może nawet bardziej diabelski niż Robert De Niro w Harrym Angelu. Po trzecie, Connie Nielsen i Charlize Theron, występujące często i gęsto w stroju Ewy, która, jak wiadomo, u zarania świata spiskowała z szatanem. Co do wad, to niech za wszystkie wystarczy wymuskany i drewniany Keanu Reeves, który jest żywym dowodem na to, że w fabryce snów, aby robić karierę, wystarczy mieć ładną buzię i dziwnie brzmiące imię. It's my time now. The Devil's Advocate.
Po szóste nie będzie, bo jak wiadomo, szóstka szatańską cyfrą. Żeby jednak nikt nie pomyślał, że się boimy, możemy wspomnieć o wyznawcach zła Johna Schlesingera. Mniejsza jednak z tym, antychryst von Triera wkracza na ekrany polskich kin. Wygwizdany w Cannes staje przed waszym osądem. W tym wypadku każdy z was zrobi najlepiej, jeżeli sam przekona się w kinie, czy źle się dzieje w państwie duńskim. I pamiętajcie, lepiej udać się do kina niż na majówkę, bo jak twierdzi von Trier, natura jest świątynią szatana. Tell me what you think is supposed to happen in the woods. Where are you? I should not come here.